jest Poli. Polunia, tam spójrz. Poli ma gdzieś około może 5-6 lat. Poli przyjechała tutaj do nas w wakacje z interwencji, ponieważ było zgłoszenie, że suczka urodziła 13 szczeniąt w lesie i stamtąd została przywieziona tutaj ze swoimi maluszkami. Jak na prawdziwą mamę przystało, Poli się bardzo dzielnie opiekowała całą swoją trzynastką. Wszystkie maluszki poszły do domku, znalazły domek, no a nasza Poli dalej jest w schronisku i czeka na ten swój wymarzony domek. Jak widać, jest to turbo słodziak, uwielbia się przytulać. Poli, jak tylko widzi nas, wolontariuszy, a szczególnie właśnie Marlenę i mnie, to po prostu z daleka już nas woła, ale tak woła naprawdę rozpaczliwie, żebyśmy koniecznie zabrali ją na spacer albo chociaż przyszły do niej i się troszeczkę z nią poprzytulały. Polcia nawet ostatnio była na parkranie, prawda, Polunia? Była na parkranie tydzień temu ze swoim kolegą Frankiem, który już tutaj u nas występował i bardzo ładnie sobie poradziło, pomimo swoich lęków, które jeszcze miewa co do człowieka. Ogólnie Poli jest bardzo przyjazna, bardzo kochana, uwielbia się przytulać, bardzo chętnie chodzi na spacery. Do innych psów, tak jak jest z Frankiem w boksie, dogadują się fantastycznie, tworzą cudowny duet. Może pójść do domu tak naprawdę, wydaje mi się, że każdego, oczywiście wiadomo, odpowiedzialnego, mogą być też dzieci w tym domu, ale wiadomo, że powinny wiedzieć, jak należy zachowywać się w stosunku do zwierząt, do piesków. Poli na pewno pokocha swoją nową rodzinę całym swoim serduszkiem, bo wiemy, jak nas kocha, my ją również kochamy, także jest to naprawdę sympatyczny piesek, który no, czeka na ten swój kochany, ciepły dom, odpowiedzialnego człowieka, czy też człowieków. No i co? Tyle. Po prostu jest to naprawdę przesympatyczna dziewczynka, która też ma właśnie swoją historię. 13 dzieci, duża, duża rzecz. Jeszcze dodatkowo w lesie, także została tam całkowicie sama. Ale sobie poradziła, przyjechała tutaj. Na początku, jak przyjechała i była ze swoimi maluszkami w boksie, nie do końca dała do siebie podejść, była trochę nieufna, ale z czasem, jak już też jej dzieci poszły do nowych domów, znalazły swoje kochane rodziny, to Polcia zaczęła się otwierać tutaj bardziej na nas, na człowieka. Mogła się też skupić bardziej na nas, aniżeli na swoich maluszkach. Także, no jak widać, jest bardzo kochana, uwielbia się przytulać. Jak od razu chcemy ją pogłaskać, zaraz Polcia się kładzie, tak jak teraz, żeby ją po prostu głaskać. No i tyle co. Polcia czeka na dobry dom, kochający dom. Także domku przybywaj, dobry domku przybywaj, czekamy tutaj. Polcia też czeka. Nie, Polunia? Jeśli chcesz dać dom dzisiejszemu bohaterowi, zgłoś się do schroniska dla bezdomnych zwierząt Otos Animals w Tczewie. Zadzwoń 58 531 96 56 lub napisz tczew.schronisko@wp.pl. Dla osoby, która zdecyduje się na adopcję, sklep Zookarina w Tczewie, ulica Pomorska 1, przygotował super wyprawkę. Znajdziecie w niej m.in. legowisko, zabawki, smaczki i mnóstwo niespodzianek.